Siemeneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier z tej miejscowości. Cześć, witajcie. Dzień z życia Linuxiarza. Edycja hardcore. Czy czasem wam się zdarzyło, że włączyliście komputer, zaczął wam działać przez sekundę, wyłączył się i włączył się ponownie? Dziękuję moi widzowie za suby. Prawdopodobnie to mnie tylko napędza tego, do kolejnych filmów. Może być to. Stop. Może być to, ale ja tutaj wtedy to po prostu to był dla mnie nowy temat, bo pierwszy raz się zderzyłem z czymś takim jak Universal Time Center w Linuxie. Już mówię, o co chodzi. Uniwersalny czas centralny, czyli Linux Linux synchronizuje swój zegar z najbliższym serwerem czasu, który no niestety znajduje się we Wielkiej Brytanii. I właśnie może czasem tak być, że na przykład na zegarku w telefonie macie, tak jak teraz ja mam, 15:31, a u mnie w komputerze by była 14:31 albo 13 coś. I chodzi o to, że teraz w mincie 20.3 i ogólnie 21.2 czy coś w tym najnowszym Vanessie oni to poprawili i usprawnili i teraz Linux synchronizuje się z najbliższym serwerem czasu RTC, czyli Regional Time Center, chyba dobrze wymawiam, jeżeli nie, poprawcie mnie w komentarzu. Prawdopodobnie stanem tej rzeczy może być to, że macie walniętą pamięć RAM. Czasem tak, może być też, że zegar w BIOSie może się przestawiać przez złą kompatybilność pamięci RAM. Jest to bardzo rzadkie, ale występuje. Ale to nie wyklucza tego, o czym właśnie mówię dalej. Albo zasilacz. Zasilacz też może podejrzewać. Ja proponuję na początek zmienić mnożnik pamięci systemowej na 2666, jak to jest ustawione fabrycznie. Na próbę, żeby sprawdzić i ustawić od nowa czas w BIOSie, czy problem się po prostu nie powtarza. Nie, ja profil XMP miałem włączony w Windowsie, co dziwne pokazuje 67, ale ustawiłem domyślnie na, z powrotem na tą starą wartość, a XMP wyłączyłem. To jest system operacyjny, to jest Linux. U mnie były wadliwe pamięci Kingstona, to były HyperX-y, które powinny teoretycznie z tą płytą współpracować, ale jednak nie współpracowały i powodowało się to, że jak komputer chciał wychodzić ze stanu uśpienia, to on już nie mógł wstać po prostu czasem z tego stanu. A teraz jak kupiłem pamięci Goodrama 3200 MHz i RDM 32 GB, to naprawdę teraz ten komputer zapierdziela. I naprawdę czuję, że ma tą moc, jest moc tych pamięci, wszystko działa jak trzeba. Naprawdę, no pamięci zmieniły ten komputer w naprawdę kombajna wydajnościowego. Niby ja pytałem się, jak kupowałem cały ten osprzęt komputerowy i tak dalej, to panie, będzie działać, będzie dobrze. I to mówili specjaliści z komputronika, gdzie ja kupowałem wtedy wszystko. No jak widać, gówno się znają. Dobrze, jedziemy dalej. Jak widzicie, Ubuntu, ale jest to Mint. No i ja mam ustawione mniej więcej to tak, że właśnie powróciłem z zegarem na 666, żeby tu nic się nie pierdoliło. I miałem dziwny taki objaw, że jak uruchomił się komputer, po sekundzie wyłączył się i włączył się ponownie. Doszło do zrestartowania po prostu ustawień BIOS-u do domyślnych, dlatego że zegar się rozsynchronizował. I właśnie to jest błędem w Linuxie. I u mnie to się zaczęło po aktualizacji do Linuxa najnowszego 20.3.
Wtedy u mnie się zaczęły problemy, bo te problemy wcześniej nie istniały. Ale teraz jak czytałem, to oni to poprawili, naprawili i teraz Linux się resynchronizuje. Znaczy synchronizacja, libacja, dewiacja, dezinformacja, masturbacja, taka technologia. No przepraszam moi widzowie za wypowiedź, ale śmiechu musimy trochę mieć. Synchronizuje się z najbliższymi serwerami czasu RTC, które są na terenie Polski. Więc to fajnie, że oni to poprawili, ale szkoda, że tak późno trzeba tam pisać do nich maile, opisywać programy. To tam ja napisałem do pana ze kanału Świat Linuxa, więc on mi dużo też pomógł, podpowiedział co z tym zrobić, bo ja byłem troszkę świeży w Linuxie, a zwłaszcza w takich uszkodzeniach, uszkodzeniach, usterkach, kurwa, szczerze. Ale też już teraz umiem to zrobić i powiem szczerze, zrobię któregoś dnia właśnie film, jak ustawić po prostu, żeby Linux nie zmieniał RTC. Nie będę tego klepał w konsoli, bo to nie ma sensu, bo to po prostu nic nie da, bo ja już mam to u siebie zrobione, więc tego nie chcę zmieniać, ale po prostu pokażę, jak komendy się po kolei wklepuje, żeby to zrobić. A wracając do mojego filmu, no to ja uważam, że ten film dużo pomaga, bo może nie mówi od razu z grubej rury o temacie, ale powiem szczerze, wyjaśnia większość po prostu zdarzeń. Dobrze, jedziemy dalej. Już zaczął się uruchamiać normalnie, to drugi problem, który się pojawiał, to zamiast na przykład teraz, jak jest 14:38, to miałbym 13:38. A na zegarze w telefonie miałem 14:38, ale w BIOSie było 13:38. Jeżeli oglądasz to... Przywrócenie ustawień do początkowych w BIOSie. Dobrze, z tego filmu swojego to ja wyjdę. O, bo... Bo on po prostu już dużo nam tu wyjaśnił i po prostu dziękujemy moi wspaniali widzowie za suby, które dajecie. To mnie właśnie po prostu nakręca do dalszego działania na kanale i robienia coraz lepszych filmów. Na razie po prostu robię sobie przerwę, bo wiecie jak to w życiu bywa, od wszystkiego czasem trzeba odpocząć, więc kilka miesięcy może po prostu mieć mniej aktywności na kanale. Temat polityki na moim kanale już też znika, bo to co chciałem, to powiedziałem i czuję, że ze mnie już para zeszła w tym momencie. Więc tematu polityki już bardziej u mnie na kanale nie będzie, bo to co się dzieje na świecie, to ja uważam, że jest jeden wielki psychiatryk i większość z was się pewnie ze mną zgodzi. Dlatego temat polityki gnieciemy jak papierowy kartonik i wyrzucamy do kosza. A tego pana to po prostu, nie wiem, samo to, że na niego patrzę, to już mdłości mi się zaczynają, no. Więc kanał rozwija się bardzo fajnie, mam dużo filmów, jest to fajnie, cieszę się, że oglądacie, nawet jeżeli nie oglądacie. To też jest fajnie, bo po prostu nie każdy musi to oglądać. Ja nikogo nie zmuszam do oglądania moich filmów. A wracając ogólnie do tematu, jeżeli chodzi o Linuxa, to dalej popieram ten system. Jestem za tym systemem, a to, że ma małe potknięcie w postaci, że zegar wam się w BIOSie restartował, no to i przestawiał, no to słuchajcie, to jest tylko urządzenie. To ma prawo się rozwalić, ma prawo się uszkodzić. Nie ma technologii niezniszczalnej. Wszystko na jakiś sposób jest do uszkodzenia. No, zobaczymy jak tam moje informacje podstawowe na kanale. Kanał poświęcony Linuxom i innym rzeczom. I tu mam mój cały opis, jaki jest mój komputer, jaki mam moc przerobową. Mamy tutaj Intela i9, 10900. Najpotężniejszy procesor, który był wyprodukowany w 14-nanometrowym procesie litograficznym na platformę na soket 1200, procesor i9 10 generacji, 10 rdzeni, 20 wątków, a zobaczcie, że 12 generacja Inteli, tak samo i9, 12900, ma tylko 8 rdzeni, 16 wątków. Powiem tak, to ja mam lepiej, bo ja i tak te procesory wyprzedzam pod tym, bo 2 rdzenie i 2 i 4 wątki więcej. No to przepraszam bardzo.
No wiem, możecie się tu nie zgodzić, możecie się zgodzić, ale ja powiem jedno. Co niby nie było, jest bardzo miło. Więc temat uważam za dzisiejszy za skończony. A dalszy film na temat tego po prostu, że Linux lubi się czasem wygłupić, będzie, bo to ja muszę mówić od zera do milionera z wami. Dlaczego tak się dzieje po prostu, że Linux restartował zegar? Bo to była jakaś usterka, niedopatrzenie i dlatego to się tak działo i tyle. No dobra, trzymajcie się, miłego dnia życzę, trzymajcie się, dzięki za suby, klikajcie łapki w górę, będziemy sobie dalej omawiać systemy Linux, bo ja nigdy nie kończę, ani się nie poddaję. Nawet jeżeli już nie mam wyjścia, a jestem przygwożdżony pod ścianą, to zawsze piorun elektryk znajduje drobną szparę, żeby się przez nią przycisnąć. Trzymajcie się.